Na zajęciach z języka angielskiego stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców to 5 do 8. Czyli w tej grupie na każde 5 dziewczyn przypada 8 chłopaków. Jeżeli wszystkich studentów jest 65, to ile w tej grupie jest dziewcząt? Całkiem ciekawe zadanie. Mamy stosunek liczby dziewczyn do liczby chłopców, a pytanie brzmi, ile jest dziewcząt w tej grupie przy założeniu, że wszystkich studentów jest 65? Czyli w sumie nie ma większego znaczenia, ile wynosi stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców, tylko ile wynosi stosunek liczby dziewcząt do liczby wszystkich studentów. Bo na temat chłopców jest mało danych w tym zadaniu, a liczbę wszystkich studentów znamy. Ile to będzie? Stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców daje nam pewną podpowiedź. Jeżeli przypada 5 dziewcząt na każdych 8 chłopców, to ile wszystkich studentów przypada na każdą piątkę dziewcząt? Z tego stosunku wynika, że na każdą piątkę dziewcząt przypada 5 dodać 8 wszystkich studentów, czyli 13. Stosunek liczby dziewcząt do liczby wszystkich studentów to 5 do 13. Można tę liczbę zinterpretować tak, że jeżeli podzielimy całą grupę na mniejsze, identyczne grupki po 13 studentów w każdej, jeżeli równomiernie rozdzielimy studentów, na wszystkie te 13-osobowe grupki, to w każdej takiej grupce będzie piątka dziewcząt. Spróbujmy, czy da się już obliczyć liczbę wszystkich dziewcząt. Wiemy z treści zadania, że wszystkich studentów jest 65. Nie mamy 13 studentów, jest ich więcej. Jest ich razem wszystkich 65. Ile grup 13-osobowych mieści się w 65? Żeby przenieść się z 13 do 65, Musimy wykonać mnożenie razy 5. 5 razy 10 równa się 50, 5 razy 3 równa się 15, czyli 13 razy 5 równa się 65. I właśnie się dowiedzieliśmy, że nasi uczniowie to 5 grup po 13 osób w każdej. Jeżeli możemy podzielić ich wszystkich na równe 5 grup 13-osobowych, tak żeby w każdej grupie było 5 dziewcząt, to jeżeli te 5 dziewcząt pomnożymy razy 5 grup, to otrzymamy w wyniku 25 dziewcząt, czyli na 65 wszystkich studentów przypada 25 dziewcząt. Tak wynika z danych, które otrzymaliśmy w tym zadaniu.